Panie ministrze, trwa wojna hybrydowa, wojna straszna, bo wojna ludźmi, którą Zbir wytoczył państwu polskiemu i w sensie geopolitycznym również Unii Europejskiej. I odezwały się z niesamowitą siłą rezonatory w Polsce. Zresztą dość podobne jak na przykład po Smoleńsku. I są różne kategorie, no są kategorie agentów wpływu, są kategorie tych pożytecznych idiotów. Jak pan minister czyta to, co się dzieje medialnie, politycznie w Polsce? Dobrze, że przypomniała pani sprawę smoleńską, dlatego że zbrodnia smoleńska była początkiem tego ataku na Polskę, Europę, ale także na Stany Zjednoczone, dlatego że Kongres Stanów Zjednoczonych 3 tygodnie temu podjął decyzję o tym, że muszą być wobec tych firm, które mają wydać certyfikat dla Nord Stream 2, po prostu przywrócone sankcje przez Stany Zjednoczone. A wczoraj Tom Cruise, senator republikański z Florydy, zablokował możliwość wyznaczenia ambasadorów Unii Europejskiej i innych państw Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych, jeżeli Senat Stanów Zjednoczonych nie potwierdzi tej decyzji o sankcjach. W związku z tym rzeczywiście wiele wskazuje na to, że bardzo szybko te sankcje zostaną uruchomione, a to dla Rosji jest katastrofa. Więc ta wojna hybrydowa, która została wytoczona Polsce, się coraz bardziej rozszerza, dlatego że dotyczy także na przykład podwyżki cen gazu, który jest także pewną próbą nacisku na państwa europejskie, żeby za wszelką cenę wycofać się z tego, co rzeczywiście daje gwarancję bezpieczeństwa Europie, a więc sankcji związanych z Nord Stream 2. W związku z tym mamy coraz dalej idący atak. On także doszedł do tego stopnia, że w ostatnich dniach rozpoczęły się próby strzelania do ludzi. A więc mamy następny etap po fali emigracji, także zagrożenie rozpoczęcia działań mniej lub bardziej otwartych działań zbrojnych. Trzeba się zastanowić, jak w tej sprawie reagować rzeczywiście doraźnie. To jest bardzo skuteczne, co zostało zrobione. Uruchomienie Wojsk Obrony Terytorialnej, wzmocnienie Straży Granicznej, działania policji, jednoznaczne stanowisko opinii publicznej, jednoznaczne stanowisko rządu polskiego. Ale wydaje się, że trzeba będzie także uruchomić szczególne instytucje. Może warto powrócić do budowy Korpusu Ochrony Pogranicza takiego, czyli takiej instytucji, jak ta, która przed wojną chroniła polskie granice, z pełną świadomością, że mogą być one atakowane właśnie hybrydowo, właśnie terrorystycznie, właśnie różnorodnymi metodami. Może warto wreszcie uruchomić także obronę cywilną, która przecież ma całą udokumentowaną prawną legalizację, ma władzę, począwszy od wojewodów, skończywszy na władzach gmin. Obejmuje kilka milionów ludzi, którzy byliby uruchomieni i mogliby zacząć działać społecznie pod kierunkiem władz państwowych, przywracając swoje zdolności organizacji dla obrony przed ewentualnym atakiem zewnętrznym, przynajmniej w województwach granicznych. Ta obrona cywilna powinna być uruchomiona, choć moim zdaniem w całym kraju. I to by także zmniejszyło ten atak wewnętrzny środowisk, które należy nazwać nie tyle opozycyjnymi, ile antypaństwowymi po prostu i antypolskimi. Dlatego, że wspieranie ataku ze strony
Związku, przepraszam bardzo, Federacji Rosyjskiej i państwa białoruskiego, a dokładniej byłego przecież funkcjonariusza KGB, pana Łukaszenki, bo przecież zdać sobie trzeba sprawę, że to są działania przygotowywane i realizowane przez ludzi będącymi swego czasu funkcjonariuszami służb Federacji Państwa Sowieckiego. To jest aparat sowiecki, który rządzi zarówno Rosją, jak i Białorusią. To nie odpowiada rzeczywistym dążeniom narodu białoruskiego. To nie odpowiada rzeczywistym dążeniom narodów Federacji Rosyjskiej. To jest agresja dawnego aparatu sowieckiego, który świadom, iż rozwój sytuacji społecznej w Europie i na świecie, jeżeli przez nich nie zostanie zatrzymany agresją militarno-hybrydową, to prędzej czy później wyeliminuje zarówno pana Putina, jak i pana Łukaszenkę i pozwoli odbudować demokrację, zbudować demokrację w tamtych narodach i rzeczywistą ich niepodległość. Ważne jest, że niestety środowiska właśnie antynarodowe, właśnie antypaństwowe, polityczne i także media w Polsce jakby tego nie rozumiały, jakby ważniejsze było dla nich za wszelką cenę obalenie rządu Prawa i Sprawiedliwości, który reprezentuje rzeczywiste interesy narodowe. To jest rzecz przerażająca, że są środowiska medialne i polityczne, które są gotowe w istocie na sojusz z działaniami pana Łukaszenki i pana Putina, licząc, że w ten sposób obalą rząd Zjednoczonej Prawicy. Niedoczekanie ich. Uważam, że to się nie uda, ale te działania są widoczne i są dla nich kompromitujące.